Michał Nawrot będzie wykonywał rzut wolny na połowie drużyny Trzebini. Dwóch zawodników gospodarzy ustawionych w murze tam bardzo gęsto widzą Państwo na 16 metrze. Właśnie tam bita piłka, jednak nie, bezpośredni strzał, oj, i miał kłopoty Jakub Wilk. Jeszcze piłka przerzucona Kusakiem, Bieniasem a Jaroszem. Teraz dopiero piłka do przodu. To jest Damian Buras. Buras na lewą stronę do Bartosza Jagły. Zapędził się lewy obrońca Hutnika do tyłu, do Kamila Hula. Hul strzela z dystansu. No, to była dobra odwaga. Nie obejmuje tego, co dzieje się w narożniku boiska. Piłka bita. No i jest piłka w bramce. Oj, zupełnie nie wiem, kto trafia do bramki. Tam było bardzo gęsto. No i piłka wpada do bramki MKS-u Trzebinia. No i Hutnicy wychodzą na prowadzenie. Dojdzie do piłki. Obok niego jest Kowalik. Właśnie teraz piłka wycofana do Michała Kowalika. Kowalik w pole karne. No ale tutaj dobrze ustawiony Michał Guja wybija piłkę gołą, ale jeszcze jest tutaj zawodnik z numerem 5. Oj, uwaga, czy jest spalony? Nie ma spalonego. Gdzie jest piłka? W polu karnym Hutnika. Ależ było niezwykle groźne. Znowu szansa, no i teraz niewiele brakło, a mielibyśmy wyrównanie. Damian Lickiewicz uderzył w przepustkę. Coraz groźniejsze robią się ataki. Kowalik i bramka na 1-1. Tak się, proszę Państwa, to musiało skończyć. Błąd Beniasa, nie, przepraszam, to nie Mariusz Beniasz, popełnił ten Kalinowskiego. Kalinowski do przodu w kierunku Kowalika, tego piłkarza, który doprowadził do wyrównania, ale to podanie za mocne jeszcze. Kolejny piłkarz i gol na 2-1 dla MKS-u. Ależ, proszę Państwa, to się szybko tutaj dzieje. No i MKS prowadzi 2-1. Skuteczny zespół z Trzebini zdobywa dwie bramki, no i wychodzi na prowadzenie. A do zakończenia tego spotkania jeszcze około 20 minut. Oj, proszę, jest szansa. Buras i broni Wilk, ale jeszcze szansa dla Hutnika. Tam był Michał Nawrot, kapitalnie teraz Jakub Wilk. Wszystko zgodnie z przepisami, odebrana piłka przez Dominika Rolkę. Guja tutaj ucierpiał w tym starciu. No i już dalej ruszyli z grom Hutnicy. Ładne zagranie. Oj, jest Buras, szansa Buras, jest gol na 2-2. Mamy remis. Dużo tutaj niedokładności, dużo przypadkowości w całej tej sytuacji. No i Buras dostaje piłkę i wykorzystuje sytuację. Świątek w polu karnym, będzie szansa dla Hutnika. Oj, teraz przesadził. Oj, ale szansa Buras i broni Jakub Wilk, ależ miał okazję wyborną. Damian Buras. Artur Czech, to on wznawia grę z rzutu wolnego. Artur Czech i pewnie łapie piłkę Sebastian Kusak. Sędzia patrzy na zegarek, ale jeszcze pozwala grać. To jest Michał Nawrot, długa piłka. No i proszę bardzo, Mateusz Stanek, uciekła mu ta piłka. I jaka decyzja? Od bramki rozpocznie, nie, już nawet nie rozpocznie, bo kończy w tym momencie sędzia to spotkanie.